W dzisiejszym odcinku nie chce mi się garaż. Ola upala mojego kompota. Hasik upala mojego kompota i mówi parę miłych słów o mnie. Jest zjebanym kurwa oszustem. A ja nie upalam mojego kompota, bo siedzę w Ameryce. Smutny. Żartuję, w Ameryce zajebiście było. Oczywiście podczas mojej nieobecności odbyła się impreza na Otmuchowie. Stwierdziłem, że moje auto nie może stać bezczynnie, więc Ola wraz z Hasikiem wzięli je na to upalanie i... Co chcecie powiedzieć o dzisiejszym dniu? Pozdrawiam, jak się odbije. Dziękuję, że ojciec założyciel nie ma nic przeciwko, że ukradłem mu auto. Jest jebanym kurwa oszustem, bo to auto jeździ samo bokiem. On w ogóle nie ma skilla, to auto jedzie jak w ogóle po szynach. Tutaj w ogóle ktokolwiek wsiada, mógłby wsiąść, wiesz, i popierdalać jak pro. Także no, stary, to jest zwykły oszust. Tak. W każdym razie Domek, baw się, dobrze? Tak. Oklahomie. Dobra, ale tak na serio, chciałem dzisiaj opowiedzieć trochę o samej miejscówce, bo Otmuchów często przewija się u mnie na filmach, a nie wszyscy wiedzą, co to za miejscówka, w sensie gdzie jest zlokalizowana i o co tu chodzi właściwie. Jak widać na filmie, jest to sporej wielkości plac, na którym odbywają się imprezy organizowane przez grupę Moto Otmuchów. Jeśli chcecie wziąć udział w treningu, no to musicie się zgłosić do nich i nie próbować wjeżdżać na własną rękę, bo w sumie nie da się, bo wjazd jest na co dzień zasypany. Poza tym wjeżdżanie na własną rękę sprawia tylko niepotrzebne problemy w organizowaniu kolejnych imprez. Aczkolwiek dopóki wszystko jest w ramach zorganizowanej imprezy, to wszyscy są zadowoleni i o dziwo nawet mieszkańcy z bloku obok nie są przeciwko imprezom, a wręcz są nawet za. Co do samego placu, no to tak, jest równy, jest dość duży, więc już spełnia dwa kryteria do bezpiecznego latania bokiem i jest bardzo przyjazny samochodom, w sensie nie gruzujemy aż tak bardzo samochodu na tym placu, właściwie w ogóle nie gruzujemy, bo asfalt jest bardzo miły, zawieszenie nie musi tak ciężko pracować jak na przykład jakichś betonach, które mają uskoki albo łydki. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy super równy asfalt, lepszy niż na autostradzie i bardzo szeroki plac, na którym nawet gdy wyspinujemy, to nie stanie się nic złego, no, dopóki nie lecimy z mega prędkością, ale ogólnie bardzo bezpieczny i bardzo miły dla zawieszenia i dla kół i dla samochodu plac, który jest świetnym miejscem dla początkujących drifterów. Były plusy, no to teraz minusy. Na pewno na minus jest park maszyn, który jest dosłowną odwrotnością placu, bo jest wykonany z płyt betonowych, które w wielu miejscach mają mega wielkie ubytki i trzeba nawet patrzeć pod nogi, chodząc pomiędzy autami. Trzeba uważać też parkując auta, żeby nie zawadzić o jakieś wystające pręty. Co gorsze, z nich są oznaczone taśmą, czy tam wsadzona jest jakaś opona w dziurę, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji, no ale trzeba mieć to na uwadze.
Jeszcze co do samej trasy, jest fajna pod tym względem, że możemy zapiąć też trójkę i jest bardzo długi, fajny właśnie trójkowy łuk. Zależy oczywiście od dywra, niektórzy mogą czwórkę zapiąć albo piątkę, no ale chodzi o to, że nie jest to najmniejszy tor, jaki może być, że latamy tylko na dwójce, ale no można też zapiąć wyższe biegi i osiągnąć jakąś tam dość ciekawą prędkość z fajnym dohamowaniem na końcu i sekcją techniczną. W takich krótkich torach fajne jest to, że można szybko się ich nauczyć i robić dużo okrążeń i po prostu za każdym razem coraz lepiej, coraz fajniej polecieć. Miejscówka znajduje się na południu Polski, w województwie opolskim, pomiędzy Nysą a Paczkowem. Wiecie już wszystko na temat tej miejscówy, nie pozostaje nic innego jak czekać na wydarzenia organizowane przez Moto Otmuchów. Swoją drogą my, drifterzy, powinniśmy całować po stopach ludzi takich jak ekipa Moto Otmuchów, bo bezinteresownie organizują imprezy dla nas i gdyby nie oni, to w województwie opolskim nie działoby się nic pod względem driftu. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, rozważcie kliknięcie subskrybowania. Ja tymczasem biorę się za składanie kolejnego filmu, bo może i nie siedzę teraz już w Oklahomie smutny, ale siedzę teraz we Francji smutny i sklejam dla Was filmy, więc myślę, że trochę więcej teraz tego będzie, a następny film będzie o właśnie Oklahomie i moim wyjeździe do Ameryki. Do następnego!